Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmem, w którym wam opowiem, jak wygląda liceum po szkole podstawowej po 8 klasie. Okej, moi kochani, ale jeszcze zanim zacznę wam opowiadać, zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I chcę wam jeszcze tutaj z góry zaznaczyć, że ja wam opowiem, jak to wygląda w moim przypadku i wyrażę tylko i wyłącznie moją opinię, one mogą być różne, to też pewnie zależy od szkoły i tak dalej, ale ja wam właśnie opowiem, jak to było u mnie. A więc może zacznijmy od początku, od samego początku. Jakoś tak w lipcu dowiedziałam się już, do której dokładnie szkoły pójdę i też na jaki profil, od razu odpowiadając na jakieś pytanka, jestem na profilu biologiczno-chemicznym. No i dowiedziałam się, że właśnie idę do tej szkoły na profil biochem i tak dalej. I od tego momentu zaczęłam się stresować, jak będzie wyglądała moja nowa klasa, jacy będą nauczyciele i tak dalej. I tak jak w wakacje starałam się aż tak, wiecie, za bardzo o tym nie myśleć i cieszyć się tym, że jest wolne od szkoły. Tak, pierwszy dzień szkoły był dla mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo stresujący. Poszłam na to rozpoczęcie roku szkolnego i okazało się, że razem ze mną do klasy chodzą dwie osoby tutaj ode mnie z osiedla, czego się totalnie nie spodziewałam. Więc bardzo, bardzo fajnie. Mogę wam od razu powiedzieć, że mam naprawdę bardzo fajną klasę i chyba nie mogłam sobie wyobrazić lepszej, nie ukrywam. Nauczyciele też są bardzo, bardzo fajni. I może opowiem wam teraz tak trochę o różnicach właśnie, jacy są nauczyciele w liceum oraz ci nauczyciele, którzy są w podstawówce. A więc jeżeli chodzi o nauczycieli, którzy są w liceum, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że oni nas traktują już jako takie bardziej, wiecie, osoby dorosłe, my też jesteśmy już bardziej sami za siebie odpowiedzialni. Tak jak w podstawówce jeszcze tam ci nauczyciele się tak bardziej nami opiekowali i tak dalej i traktowali nas, wiecie, jak takie bardziej dzieci, tak? W liceum raczej czegoś takiego nie ma. I też na przykład, jeżeli chcecie, nie wiem, jakąś ocenę poprawić, czy jeżeli macie jakąś sprawę do nauczyciela, to na przykład sami musicie się przypomnieć coś, a nie liczyć, że nauczyciel za was wszystko zrobi i na przykład będzie się pytał, to co poprawiać dzisiaj, czy coś. I taka różnica, nauczyciele w liceum ciągle od pierwszego dnia szkoły praktycznie mówią o maturze. I słowo matura pewnie usłyszycie po prostu nieskończenie wiele razy jeszcze w liceum. Ja to słowo już naprawdę, pomimo że jestem dopiero w pierwszej klasie, w sumie już ją kończę powoli, no to słyszałam to słowo już tyle razy i tak dalej. A w podstawówce przynajmniej u mnie było coś takiego, że dopiero tak siódma, ósma klasa, no w szóstej, siódmej, ósmej klasie nauczyciele mówili o tam egzamin, 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 ale wcześniej nic nie było, tak w liceum już od pierwszej klasy ciągle mówimy o maturze, ale to dlatego, że nauczyciele chcą, wiecie, jakby jak najlepiej nas do niej przygotować, żebyśmy jak najlepiej umieli. No i teraz wam trochę opowiem o towarzystwie, o mojej klasie i nie tylko mojej klasie, ogólnie o ludziach, no może tak to nazwijmy, którzy są w liceum. A więc jeżeli chodzi o towarzystwo, to ja mam wrażenie, że w liceum to towarzystwo jest trochę bardziej poważne, już nie ma, wiecie, jakichś takich typowo głupich żartów i tak dalej. Też nie ma na przykład jakichś takich, można to nazwać, zdroczenia się z nauczycielem, typu, że na przykład nauczyciel mówi, nie wiem, zacznij pisać notatkę, a w podstawówce nieraz było, a dlaczego, a po co i w ogóle, i było, wiecie, takie niepotrzebne moim zdaniem dyskusje nieraz tworzone, tak, w liceum czegoś takiego nie ma i właśnie w liceum jest tak, że na przykład, jeżeli, nie wiem, załóżmy, ktoś coś rozmawia czy coś i nauczyciel zwróci mu uwagę, to jakby te osoby od razu przystają, bo jakby nauczyciele, wiecie, przekazują tą wiedzę dla nas, bo oni sami ją posiadają, więc my w liceum wiemy, że jakby nauczyciele to mówią dla was, dla nas, jakby dlatego jesteśmy też cicho, przeważnie. Też kolejna taka różnica między podstawówką a właśnie liceum, w sensie mam na myśli, mówiąc tutaj o uczniach jakby, jest coś moim zdaniem taka, ja nie wiem, czy to jest tylko indywidualnie dla mnie, czy tak jest jakby w wszystkich szkołach, wszystkich liceach, ale tak jak w podstawówce nieraz zdarzyło się, że wiecie, ktoś coś tam się komuś nie spodobało, czy coś, no to od razu by po prostu mógł cię obrazić i tak dalej, tak, w liceum raczej czegoś takiego nie ma, bo to po prostu jest takie moim zdaniem w ogóle takie zachowanie jest trochę bardziej dziecinne, nie ukrywam tego. I następny temat, który chciałabym poruszyć, jest to temat związany z tym, jakie ubrania nosimy, jak na przykład, czy możemy mieć kolorowe włosy, makijaż mocny, czy też może nie, czy możemy mieć paznokcie, tak jak ja na przykład mam. A więc tu jest różnica, ponieważ u mnie w podstawówce przynajmniej było coś takiego, że zawsze tam nauczyciele tak patrzyli, o matko, ma zrobione paznokcie, a w ogóle było na przykład, o trzeba zmyć, albo nie można mieć pomalowanych paznokci, tak w liceum, jeżeli chodzi o paznokcie,
totalnie nie ma czegoś takiego, można mieć normalnie hybrydy, na przykład tak jak ja właśnie mam, albo można mieć paznokcie jakieś tam przedłużane żelowo i raczej nikogo to zbytnio nie interesuje. Tak samo odnośnie włosów, u nas spokojnie można mieć na przykład, nie wiem, jakieś kolorowe włosy i raczej nikt nie zwróci zbytnio na to uwagi. Wiadomo też, jeżeli chodzi o ubrania, nauczyciele też nie mamy, wiecie, jakichś wytycznych, że musimy przyjść chodzić tak czy tak ubrani. Nie ma też na przykład u mnie w liceum mundurków, choć to jest pewnie, wiecie, jakby taka indywidualna sprawa w zależności od szkoły. No i właśnie możemy chodzić ubrani tak naprawdę jak chcemy. Wiadomo, że też nie możemy jakoś mega niestosownie przyjść ubrani do szkoły, aczkolwiek jakby nauczyciele nie zwracają większej uwagi i nie przywiązują właśnie większej uwagi na to właśnie, jak my wyglądamy. Tak samo odnośnie makijażu. Możemy na przykład mieć jakiś delikatny makijaż, taki jak ja na przykład mam teraz. Możemy też mieć jakiś mocniejszy makijaż. Raczej nie będzie to nikomu aż tak zbytnio przeszkadzało, więc to moim zdaniem jest lepsze, bo mamy taką większą swobodę, a moim zdaniem przez ubiór, przez, nie wiem, jakieś fryzurę, przez makijaż i tak dalej, jesteśmy w pewnym znaczeniu w stanie wyrażać siebie i więc właśnie fajnie, że możemy to robić, a nie tak jak w podstawówce czepiali się o tego nie, to nie, to nie takie, to takie, to owakie i tak dalej, więc to jest moim zdaniem lepsze. I moi kochani, kolejny temat, który chciałabym poruszyć, jest związany z tym, jak mają wyglądać nasze notatki, zeszyty i tak dalej. A więc w liceum raczej nauczyciele nie przywiązują większej uwagi do tego, jak mają wyglądać nasze zeszyty. Tak jak w podstawówce było często coś takiego, że nauczyciele nam słowo w słowo dyktowali jakąś notatkę, tak w liceum. Też się to zdarza, ale przeważnie polega to bardziej na tym, że nauczyciel, w sensie w liceum jest coś takiego, że nauczyciel przez całą lekcję opowiada, a my po prostu zapisujemy najważniejsze rzeczy. Wiadomo, że nieraz zdarzy się, że na przykład nauczyciel powie, o to jest ważne, czy to jest istotne, więc proszę zapisać, ale właśnie przeważnie w liceum nauczyciele, jakby my sami sobie tworzymy notatki, a w podstawówce było coś takiego, że nawet nauczyciele nie to, że dyktowali nam te notatki słowo w słowo, to na przykład chodzili między ławkami i sprawdzali, czy na pewno każdy robi tą notatkę i tam, wiecie, jeżeli ktoś nie pisał tej notatki, czy coś, to zwracali mu uwagę. W liceum czegoś takiego nie ma. W liceum też jest trochę mniej czasu, żeby na przykład podkreślać sobie coś ładnie, bo jestem taką osobą, która lubi mieć takie ślicznie w zeszytach, jakieś kolorowe mazaki, jakieś kółeczka tu, coś tam, wiecie, tak ozdabiać te notatki. W liceum jest trochę mniej czasu na to, ale możemy na przykład wrócić ze szkoły i w domu sobie ozdobić te notatki. W liceum też nie ma czegoś takiego jak zbieranie zeszytów. Nauczyciele w liceum nie zbierają naszych zeszytów, bo w podstawówce zdarzało się coś takiego, że co jakiś czas nauczyciele właśnie zbierali nasze zeszyty, żeby sprawdzić, czy na pewno robimy te notatki, czy na przykład są wszystkie prace domowe. Tak, w liceum tego nie ma. No i jeszcze tak na koniec, już trochę podsumowując, chciałabym dodać, że w liceum też mamy na pewno większą swobodę, już nikt nas tak dokładnie nie pilnuje i tak dalej. Dodatkowo też, przynajmniej tak jest u mnie w szkole, tak jak w podstawówce, na przykład mieliśmy na przykład albo jakąś pierwszą lekcję, czy na przykład ostatnią i nie było nauczyciela, to na przykład w podstawówce u mnie było coś takiego, że często po prostu dawali nam zastępstwa i siedzieliśmy już na przykład ostatnią godzinę w szkole i nudziliśmy się w sali przez całą lekcję i tak dalej. Tak w liceum na przykład częściej nas zwalniają na przykład z pierwszych lekcji, jeżeli nauczyciel jest nieobecny, albo z ostatnich, więc to się częściej zdarza, więc to jest co dla niektórych na przykład fajniejsze. Bo ja zwłaszcza jeszcze rozumiem, jeżeli byśmy na przykład na tym zastępstwie naprawdę coś robili, ale często były takie zastępstwa, że po prostu wszyscy siedzieliśmy na telefonach czy coś, więc moim zdaniem lepiej już nas zwolnić do domu, żebyśmy po prostu szybciej sobie wrócili. Też z takich dodatkowych informacji, jakby w liceum są profile i to jest też bardzo fajne, bo na przykład mamy jakieś wycieczki tematyczne, na przykład jestem na biochemii, więc wychodzimy na przykład na Gdański Uniwersytet Medyczny na jakieś doświadczenia, czy na jakieś wykłady. Inne oczywiście klasy o innych profilach też chodzą w jakieś miejsca związane tam z jakby z rzeczami, którymi oni się zajmują, więc to też jest bardzo fajne, bo mamy takie wycieczki tematyczne. No i co, moi kochani, to już jest wszystko, o czym chciałam Wam powiedzieć w tym filmie. Chcę Wam tylko dodać, że jeżeli się stresujecie przed pójściem do liceum, to naprawdę nie macie czym. Wiem, że mi jest teraz łatwo mówić, ale ja w sumie się sama stresowałam i tak patrząc z perspektywy czasu naprawdę nie wiem czym, ponieważ nie ma czym się stresować, będzie dobrze, musi być dobrze. No i co, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie o zostawianiu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału, może też oglądać jakieś moje tutaj poprzednie filmy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z tym, jakie jest w liceum, możecie mi je zadawać w komentarzach. No i co? Do zobaczonka, pa pa!